Czołem, moi mili. Dzisiaj ponownie cofniemy się do lat 90. na północ Europy, do Norwegii. I będzie dzisiaj o albumie black metalowym właśnie stamtąd. Nie będzie to może album aż tak ikoniczny jak Philosophen, The Hvislis Taos, The Mysterizdom Satanas czy Transylvanian Hunger, ale i tak album myślę, że jak najbardziej zasłużony dla rozwoju sceny skandynawskiego black metalu. I do tego dwóch niezwykle zasłużonych zespołów właśnie tamtejszej sceny. Chodzi oczywiście o split album zespołów Emperor i Enslaved, który zwie się Emperor Hordensland. Tak więc zapraszam. Tak więc dzisiaj, moi drodzy, będzie istny atak hord z północy w postaci split albumu dwóch legendarnych norweskich zespołów black metalowych Emperor i Enslaved, a split nazywa się po prostu Emperor Hordensland. Tak więc split ten ukazał się w czerwcu 1993 nakładem Candlelight Records i stanowi on połączenie dwóch epek wspomnianych wyżej kapel. W przypadku Emperor jest to epka self-titled, który okładkę widzicie tutaj. Jest to swoją drogą dzieło Gustava Dor pod tytułem Death on the Pale Rider, a w środku Enslaved jest to epka Hordensland, której okładkę mamy tutaj z tyłu tegoż wydania. Obie epki ukazały się w maju 93. Jeśli natomiast chodzi o nagrania, no to te od Enslaved zostały zarejestrowane w grudniu 92. w studio S, a te od Enslaved w Lidlofted w październiku 92. Tak więc 93 to jest rok niezwykle znaczący dla black metalu. Nie tylko w Norwegii czy całej Skandynawii, co ogólnie na świecie. Nawet u nas pojawiało się parę wydawnictw, jak na przykład pierwszy pełniaczek Christ Agony, ale o tym za moment. Jeśli chodzi o Norwegię, no to ukazują się wtedy takie albumy jak Under a Funeral Moon Darkthrone, jeden z najlepszych Darkthronów. Wychodzi także drugi pełniaczek Immortal, Pure Holocaust. No i Ulver wydaje wtedy taśmę demo Vargnat, również wielce ciekawy album. Satyricon wydaje swego pierwszego pełniaka Dark Medieval Times, czyli swój najlepszy album, cicho. Wychodzi także album Burzum, Dead Zom Engang Va. Ale jeśli popatrzymy na jakieś wydawnictwa spoza Norwegii, no to w Szwecji Marduk wydaje Dawes of the Unlight, Dissection zaś The Somberlane. Jeśli natomiast chodzi o Finlandię, no to Beherit wydaje Drawing Down Moon, Ataki Impaled Nazarene, aż dwa albumy. Natomiast już tak poza północą Europy, no to w 93 swoje pierwsze pełniaki wypuszczałem trzy greckie zespoły. Varatron, Rotting Christ, Necromantia. No i u nas, jak już wspominałem, no to Christ Agony wydał swojego pierwszego pełniaka. Graveland też wypuścił kolejne demo, czyli In the Glare of Burning Churches. Tak więc działo się dużo, nie ma co. No więc mamy też w 93 roku ten oto split. Obie kapele, zarówno Emperor jak i Enslaved, przed tym wydawnictwem miały już na koncie kilka nagrań. W przypadku Emperor była to taśma demo Wrath of the Tyrant, no i oczywiście epka self-titled, a w przypadku Enslaved były to dwie taśmy demo, Mema i Yggdrasil oraz epka Hordensland. Tak więc na owym splicie mamy 7 kompozycji. 4 od Emperor, 3 od Enslaved. Aczkolwiek jeśli zerkniemy do wkładki tegoż albumu, no to utworów Enslaved wydaje się być trochę więcej, bo utworów na tym oto wydawnictwie według wkładki, jak widzicie, nie jest 7, a 11. A to dlatego, bo według tej wkładki utwory Enslaved są troszeczkę inaczej podzielone, ale dlaczego tak jest, to zaraz wam opowiem. Co obie kapele mamy nam tutaj do zaoferowania? Zacznijmy może od Emperor, bo Emperor jest tutaj pierwszy. No Emperor wszyscy oczywiście znamy z pierwszych wydawnictw, jak kultowy pełniaczek In the Nightside Eclipse, który jest niewątpliwie jedną z najbardziej ikonicznych płyt black metalowych, no ale i wcześniejsze nagrania są również złotem. Jak chociażby epka self-titled, z której pochodzą tutejsze nagrania Emperor. Brzmienie tutaj jest wyjątkowo podziemne i surowe. Płyta ma bardzo mroźny i tajemniczy klimat. Emperor w sumie można powiedzieć, że był przełomowy troszeczkę dla sceny black metalowej, bo to był tak naprawdę pierwszy zespół w tym gatunku, który na szerszą skalę wykorzystał klawisze. Oczywiście klawisze w black metalu były praktycznie od zawsze, jeśli mówimy tutaj o drugiej fali.
No bo wiecie, no, Burzum wykorzystywał klawisze. Satyricon również. Więc i Emperor od nich nie stronił. No i na tej oto epce jak najbardziej są klawisze w wykonaniu oczywiście Aizana, czy tam Isana, jak tam niektórzy wolą mówić. Natomiast tutaj oczywiście gitary gram główną rolę, bo wiadomo, to jest black metal i tutaj dobre gitary są podstawą. No i kurde, riff otwierający to wydawnictwo, czyli do mojego ukochanego I Am The Black Wizards. No to jest po prostu miód dla uszu, moi drodzy. To brzmi cudownie, ten utwór nie zestarzy się ani trochę, nadal ma tak genialny klimat, że słuchając go można się przenieść w zupełnie inny wymiar. To nadal zabija. Utwory, które się tutaj pojawiły od Emperor, nie są tak w 100% nowe, ponieważ jak zapewne wiecie, no to dwa kawałki tutaj pojawiły się wcześniej już na taśmie demo zespołu pod tytułem Wrath of the Tyrant. A są to dokładniej mówiąc Wrath of the Tyrant, no i Night of the Graveless Souls. Zaś utwory I Am the Black Wizards i Cosmic Keys to My Creations and Times później, oczywiście w nowo nagranej wersji, pojawiły się na pierwszym pełnowymiarowym albumie Emperor pod tytułem In the Nightside Eclipse. Więc utwory tutaj, które wcześniej były na Wrath of the Tyrant, odznaczają się tym, że jest tutaj troszeczkę mniej klawiszy. Nadal jakieś tam są, ale jest ich troszeczkę mniej. Są one, mam wrażenie, te kawałki trochę bardziej agresywne bezpośrednie. Znaczy, wszystkie utwory mają tutaj wspaniałe riffy, gitarowe różne zagrywki, ale te właśnie pochodzące z dema wydają się właśnie takie najbardziej agresywne. Mniej tutaj jest to prawda klawiszy, ale nadal jest masa wspaniałego klimatu. Jest to po prostu cudowna muzyka, takie Night of the Graveless Souls. No ludzie, to jest majstersztyk. Uwielbiam to po prostu. To co tutaj ma nam Emperor do zaoferowania, to jest po prostu mistrzostwo świata. Jeśli nie znacie twórczości Emperor, to koniecznie poznajcie przynajmniej tą wczesną, bo ona jest, jak wiemy, najważniejsza dla świata black metalu. No i to co nam panowie oferują tutaj na tym splicie, to jest sztos. Następny w kolejce na tymże wydawnictwie jest zespół Enslaved, który jest no troszeczkę mniej znany niż Emperor w świecie black metalu. Zwłaszcza, że Enslaved to taki bardziej bym powiedział Viking black metal. Przynajmniej w tym wczesnym okresie pokroju właśnie epki Hordensland, pierwszych dwóch albumów studyjnych, czyli Viking League Rivaldi i Frost. Bo teraz jak wiemy grają oni taki bardziej prog Viking metal, co się zaczęło już... W sumie nawet nie tak długo później, ale przynajmniej na tych wczesnych albumach panowie byli mocno tożsami z black metalem. No i utworów Enslaved mamy tutaj normalnie tak tylko trzy. Są one bardziej podzielone według wkładki, głównie z racji na to, iż są one długie. Zwłaszcza pierwszy numer, który zwie się Slugget is Skugin Bortenfo, Epilog Slugget, który ma aż 13 minut długości. Strasznie dużo się dzieje w tym numerze, bo ma tutaj i klawisze, i blasty perkusyjne. Riffy, szybkie jakieś partie. Ten utwór jest niezwykle zróżnicowany. Strasznie dużo się tutaj dzieje. No ale jest to przynajmniej ciekawie zrealizowane i nie brzmi to odpustowo. Enslaved w ogóle we wczesnym okresie miał bardzo dużo do powiedzenia muzycznie, bo każdy ich wczesny album był na swój sposób ciekawy. No i otwierająca część Enslaved kompozycja jest po prostu magiczna. Niezwykle zróżnicowana, ale ciekawa i wpadająca w pamięć jak najbardziej.
Natomiast pozostałe dwa utwory na tym, że wydawnictwie Odin Slave są już nieco krótsze. Aczkolwiek jeden z nich zbliża się też do 10 minut. W ogóle ciekawostką, jaką można tutaj powiedzieć, jest to, że tutaj jeśli chodzi o Enslaved, to prolog jest na samym końcu, epilog na samym początku. Nietypowe podejście, ale zawsze coś. Wracając jednak do samych kompozycji, no to Enslaved ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia muzycznie. W ogóle bym powiedział, że cały wczesny Enslaved był niezwykle ciekawy muzycznie, i na ich albumach działo się zwykle bardzo dużo. Jeśli na przykład znacie takie albumy jak Frost czy Vikinglir Veldi, no to wiecie, o czym mówię. Zwłaszcza takie Frost, moim zdaniem wspaniała płyta. No ale Hordensland to też wielce ciekawe wydawnictwo i kompozycje właśnie z tegoż mini albumu są też wielce godne uwagi, jak na przykład taki Alfadr Odin. Utwór troszeczkę inny niż taki właśnie Slaget i Skogen Bordenfo, ale też dobrze się tego słucha. Sam utwór, jak nie trudno się domyśleć, odnosi się do Odyna z mitologii nordyckiej, o którym słyszał każdy, bo jak wiemy, Enslaved mocno w swoich tekstach nawiązuje do starodawnych wierzeń skandynawskich. Tak więc, no jest to wydawnictwo bardzo ciekawe, zróżnicowane muzycznie, bo to, co oferuje nam Enslaved, jest inne od tego, co oferuje nam Emperor i na odwrót. Więc jak najbardziej jest tutaj czego słuchać, bo jest to niezwykle wartościowy, ciekawy i udany album. Także finalnie powiem wam tak, moi drodzy. Split, Emperor, Hordensland to wspaniałe wydawnictwo i klasyk, jeśli chodzi o scenę norweskiego black metalu. Jest to wydawnictwo już na swój sposób kultowe i moim zdaniem zdecydowanie warto ten album znać, warto go słuchać, bo jak mówiłem, mamy tutaj 50 minut wartościowej muzyki. Zarówno to, co ma nam tutaj muzycznie do powiedzenia Emperor, jak i to, co ma nam muzycznie do powiedzenia Enslaved, jest niezwykle ciekawe, świetne, po prostu fantastyczne. Tak więc gorąco polecam ten album, jest to, jak mówiłem, klasyk, kult, wspaniała płyta, mega polecam. No i tak przy okazji na koniec mogę się pochwalić, że ten oto album to na ten moment jedna z najrzadszych płyt w mojej kolekcji. Jest to wydanie Candlelight z 1993 roku, no i nie jest ono wcale takie łatwe do zdobycia, tak więc no, jest to, można powiedzieć, biały kruk moich zbiorów i jestem z tego niezmiernie dumny, bo jak mówiłem, to wspaniała płyta. Więc, jak mówiłem, nie znacie, to koniecznie poznajcie, bo to jest kamień milowy, jeśli chodzi o norweski black metal. Oba te zespoły to już dzisiaj zespoły kultowe, niezwykle wpływowe, fantastyczne po prostu. Tak więc ja już dzisiaj będę z wami żegnał, moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. Dajcie znać, o jakim albumie chcielibyście posłuchać w którymś z następnych odcinków. Ja już dzisiaj będę z wami żegnał. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!